Tytuł kursu: Zasady pielęgnacji włosów. Moduł: Techniki i metody pielęgnacji włosów. Temat: Mechanizm mycia włosów. Mycie szamponem jest ważnym zabiegiem czyszczenia zarówno włosów, jak i skóry głowy. Szampon usuwa brud, łój i wszelkie osady pokrywające włosy oraz skórę głowy. Dobre mycie szamponem może być fizycznie, jak i psychicznie uspokajające, relaksujące i przyjemne. Przed przygotowaniem do mycia musimy poprosić klientkę, aby zajęła miejsce, przygotować bieliznę zabiegową, założyć klientowi pelerynkę i kołnierzyk, ocenić stan włosów i skóry głowy, wybrać szampon i w razie potrzeby rozcieńczyć go z wodą, ustawić na odpowiedniej wysokości i we właściwej pozycji fotel. Na początku przygotowuję stanowisko do mycia włosów. Upewniam się, że specjalny zlew jest czysty, a obok stoją potrzebne do zabiegu kosmetyki: szampon, odżywka, ewentualnie maska. Naturalnie pod ręką mam zwykły ręcznik bądź ręczniki papierowe, które są coraz częściej wykorzystywane w salonach fryzjerskich. Następnie zapraszam klientkę do stanowiska i zaczynam polewać jej włosy wodą. Upewniam się, że nie jest ona zbyt zimna i zbyt gorąca. Następnie nakładam szampon i dokładnie myję skórę głowy. Po spłukaniu szamponu nakładam odżywkę bądź opcjonalnie maskę. Czekam 5 minut, po czym obficie spłukuję odżywkę i nakładam na włosy papierowy ręcznik. Nie treniam włosów, tylko lekko przyciskam do głowy, wyciskając się z nich wodę. Najważniejsze przy zabiegu mycia włosów są odpowiednio dobrane kosmetyki. Należy ocenić włosy klientki i porozmawiać z nią, czy są one szybko przetłuszczające się, czy suche, czy zniszczone. Wtedy dobieramy odpowiednie specyfiki, które dopasujemy do włosów. Po farbowaniu najlepiej jest użyć maski z kreatyną i spiruliną. Kreatyna wypełnia ubytki w strukturze włosów, wskutek czego polecana jest do pielęgnacji włosów słabych, zniszczonych, przesuszonych i po trwałej ondulacji, farbowaniu i rozjaśnianiu. Spirulina z kolei regeneruje włókna włosów i dodaje im objętości i hamuje wypadanie włosów. Dziękuję serdecznie za uwagę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.